Siemano, z tej strony Włodar i witam Cię w kolejnym odcinku. I dzisiaj też taki mocarny zestawik, coś innego, coś takiego powiedzmy nowego. Co prawda no nie jest to ultra jakoś nowe, ponieważ jeszcze parę sezonów temu już też Wam to pokazywałem w odcinku. Natomiast wtedy nie było aż tak to mocne. Jako że jednak reszta broni na blisko podostawały nerfy, to ta broń troszeczkę wyszła do góry i chodzi mi tutaj o Core 45. Słuchajcie, Renetti było mocne, ale dostało nerfa i Core 45 myślę zastąpiło jego miejsce. I kurczę, no rządzi. Ja tym grałem bardzo długo ostatnio, bardzo mi się podobało i nie widziałem tak naprawdę lepszej opcji. No teraz pojawił się ten BP50, natomiast tak czy siak ten Core 45 uważam, że nadal jest bardzo mocny. Fajne jest w nim to, że nawet na odległość bije bardzo mocno i czasem kurczę właśnie na te 30-40 metrów jakoś tam udało mi się z tego pistolka normalnie zbić gościowi całego kewa i jeszcze go powalić. Także i na blisko i troszeczkę na daleko. Oczywiście na daleko troszeczkę już cięższy recoil, ale myślę, że jest to do opanowania. Troszeczkę trzeba pograć tym, poćwiczyć i wchodzi potem perfekcyjnie. Oczywiście klikamy, więc to jest trochę minus, że trzeba tutaj klikać, bo ta broń strzela w momencie, gdy wciśniemy przycisk strzału i gdy puścimy przycisk strzału. Także troszeczkę taki burst się robi. No ale jak bardzo szybko klikamy, no to jest troszeczkę jak to full auto. Trochę to jest niewygodne, to szybkie klikanie, ale też idzie się przyzwyczaić. Broń naprawdę mocna, także polecam sobie to przetestować. No i do tego dobrałem sobie Soa Subverter z odcinka wczorajszego, także no co, no zaprezentuję wam tą gierkę, bo grałem sobie solóweczkę i kurczę, no siadło coś naprawdę mocarnego, także miłego oglądania. Ty kurna. A to było głupie, gdzie ja skoczyłem. Sniper gdzieś tam jest. No nie, czy on go zabił właśnie? Ohoho! Ale dostał na pyrę. Nadciąga zrzut uzbrojenia. Siemko Jakub. Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Mam kasę na bespa, ale bałem się, że podejdzie na sklep i mi wychyli, tak? Do tego budynku biegł. Ale zaraz się cofnę na ten sklep. Wróg się desantuje, patrzcie w górę. Kurde, jaki początek, nie? Dobry, 60 typa, 8 fragów już. Nadlatuje chmura gazu.
Obespy mam. Tylko ze szynki za mo brak. Tutaj. Co? Tutaj robi flagę? Na dachu tam jest. Se porobił tę flagę, pa. Serio? Dobrze, że go zmarkowałem. Nie wiem, czy tam obok nie słyszałem na lince. Jankę Wifon? Kurde, no 10 fragów, dobry meczek, nie? Idziemy dalej. O, jest tutaj w końcu. FSP ma mało paliwa, wraca do bazy. No tak, czy on tam jest na tej kopule? Jestem na kopule. No nie, jakieś lagi mi biorą. Ja pierdzielę, jak mi laguje teraz. Zbliża się chmura gazu. Nowa bezpieczna strefa namierzona. Ruszam tam. No nie laguj już. 2% losa. No oczywiście, jak mam dobrą gierkę. Mam dobrą gierkę, to w trakcie w połowie nagle się robi 2% losa. No, no, no jak to jest? Tłumaczy mi to ktoś? Nie, no masakra jakaś. No, 4% już się zrobiło. Ja. Ruch pojawił się w okolicy. Zajdę z flanki. Okej. Patrz, oni się chcieli dogadać. A ja tu wlazłem na nich. Jak się szybko... A! Jemu się koronka zrobiła i się podniósł. Boże, ale jak jedno 5% losa się zrobiło. Nienormalne. No cały czas mnie słyszy, Mendo. Dobrze, mam dużo kasy. No ale kurde, nadal mam losy, więc się mogę pochlastać jedynie, żeby coś tu zrobić jeszcze dobrego w tej gierce.
wyznaczamy nową bezpieczną strefę. No powodzonka mordą, abyś losów nie miał takich jak ja. Zakupy w locie. Drony rozmieszczają dodatkowe stacje zaopatrzeniowe w okolicy. Ta gra mnie nienawidzi. Macie tutaj dowód właśnie. Zbliża się chmura gazu. Jakim cudem ja dalej żyję? Od czego to zależy od rata pakietów? Od gównianych serwerów z Biedronki i od Activision, także nie polecam. Siema Biggie, siema Nikodem. Nie wiem, ja jak wbijam typom na tych losach, pewnie mnie nie mogą trafić, bo się tak teleportuję. Coś tak czuję, że tak to jest właśnie. Ten miał jeszcze tą relokację. Ja nawet nie ogarnąłem, że to kolejny bezpies. Po relokacji wrócił od razu w pierdziel kolejny dostać. Co ty gościu myślałeś? Ja pierdzielę, ile bespów. Już nie mam miejsca na nie. To jest. Wraca do bazy. Wróg pojawił się. No to znowu ten gość, trzeci raz wpierdziel dostał ode mnie.
się chmura gazu do nowej bezpiecznej strefy. BSP ma mało paliwa, wraca do bazy. Zagram już to spokojnie, bo 30 nie zrobię, a mogę zrobić chociaż wino. Zbliża się gaz! What? Dziwne. Dziwne. On zginął w tym gazie tam? Zbliża się gaz. Oznaczamy nową bezpieczną strefę. Szkoda, że nie mam nalotu. Tam jeszcze jacyś snajperzy są, cholera. No jeden już tam siedzi w tym budynku. Przebiegł. Tracicie teren, ruchy! Uwaga, BSP opuszcza teren walki. Bezpieczna strefa przeniesiona. O, żeż ty. Ostatni był, nie ogarnąłem. Ale ten termin pięknie trafiony. Pierwszy mecz rozrzewkowy. Ja pierdzielę. I jeszcze wiecie, to i tak ludzie powiedzą, że to jakiś podlobby na VPN, nie?